Cześć, witam was serdecznie, Arek od Drukarek z tej strony. Nowy tydzień i mamy dzisiaj Brodera kolejnego. Jest to T220, model, który o tyle jest niesforny. Dlaczego tak mówię? Że muszę to podłączyć, żeby zrobić jakąkolwiek opcję konserwacji urządzenia. I to jest wkurzające. Firma Broder zaczęła ciąć koszty, żeby były tańsze te urządzenia. Pozbawiając możliwości, jak widzicie, regulacji urządzenia z poziomu drukarki, bo tutaj tylko macie power, kopiowanie, koniec i kropka, dolejecie atramentów. T220 ja na kanale jeszcze tego nie miałem, nie naprawiałem tych urządzeń, bo jeszcze za wcześnie, ale pewnie będą się zdarzać. To jest jedna z tych, która przyszła do mnie wczoraj. Jakość wydruku, jak widzicie, na załączonym obrazku jest kiepska, ale specjalnie musicie to podinstalować do komputera, uruchomić w zarządzaniu preferencje drukowania. To są takie, jakby można było powiedzieć, chyba najprostsza opcja, bo jest, słuchajcie, ja to kliknę sobie teraz, sprawdzenie, start, powinno zabrać kartkę i wydrukować nam test taki, jak znacie z Brodera, czyli te wszystkie właśnie te jak w stopionce każdej sekcji dysz. Tutaj była wymieniana stacja serwisowa z wczoraj i też drukuje bardzo ładnie, ale to już wszystko z poziomu komputera robimy. Jest to dla mnie dużym minusem, bo jednak można by było jakąś obsługę zrobić z tego poziomu. No przeszło, przeszło i drukuje bardzo ładnie. Tutaj do czego zmierzam? Nie jest to nic skomplikowanego, ale lepiej, zobaczcie, czysta 125, ponad dekadę drukarka, dobra, zwalona, głowica jest uwalona, ale zawsze można było regulacje, wszelkie serwisy przeprowadzić z poziomu właśnie wewnętrznego oprogramowania drukarki, niezależnie od komputera. W tej sytuacji już nie możemy zrobić nic. Jest to dla mnie minus, dla mnie, dla kogoś, kto serwisuje te urządzenia. Jeżeli chodzi natomiast o urządzenie, całkiem fajnie się zachowuje. Jakość była banalna, jakość jest super. Co jeszcze takiego ciekawego zauważyłem, bo 4.2.5 tutaj instalowałem jakiś czas temu i jest taki Brodera Utility i 4.2.5 jest tutaj właśnie wyświetlony. Mam nadzieję, że widzicie albo nie widzicie. To jest 4.2.5. Natomiast nie wykryło urządzenia jak te 220, a niemalże identycznie wyglądające. Jest to też... ja uważam, że jakiś taki minus i spróbuję uruchomić, no nie wykrywa drukarki, by trzeba było chyba odpowiednią wersję ściągnąć już do modelu tego, co macie przedstawionego, czyli tego do 220. Ja to zrobiłem na takie zasadzie, nie wiedziałem, czy to będzie oczywiście w tym oprogramowaniu takim domyślnym, bo ja tego podpiąłem kabel USB, zrobiłem coś takiego chyba jak preferencje drukowania, o ile dobrze kojarzę, wyświetliła mi się taka właśnie tablica, której wszedłem głębiej, gdzie to było, widzicie, teraz znaleźć nie potrafię, profile, konserwacja. O, i w konserwacji można było zrobić czyszczenie, sprawdzić jakość wydruku i czyszczenie głowicy, czy wybierając sobie wszystkie opcje, czy to ma być wyłącznie czarny kolor, czy wszystkie. No i to wykonałem i drukuję bardzo dobrze. Teraz sobie jeszcze zrobimy wydruk strony testowej. Dużym plusem jest, że przyjmowanie danych, widzicie co było? Ustawienie oprogramowania, tego algorytmu, tej komunikacji z komputerem jest naprawdę zadowalające. Nie wspominając o Canonach, które były, no wiecie jakie są, jakie były. Chociaż bardzo ładnie drukują. No tutaj wygląda to bardzo fajnie. Ja jeszcze zrobię coś takiego. Nie wiem, czy ten plik wyrzucę do tej drukarki. Jest to podziękowanie. Zobaczymy w jakości, jak to nam wyjdzie. T220 klik. Ja mam tych drukarek dość sporo, więc w tym komputerze zainstalowanych. I czy ten Brodera T220 w tym spisie mi się odnajdzie? A jest, zobaczcie, jest. I teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeden klik, drukowanie. I już leci, jest drukowane. To jest duży plus. Jeżeli ktoś, a dużo klientów mi mówi, że irytuje ich te przygotowanie, drukowanie i tak dalej, to tu wygląda to tak. Ale coś wam pokażę zaraz. Jeżeli już tak porównujemy, to jest wydruk z T220 tego mojego podziękowania. A teraz wam walnę wydruk z 13-letniego HP-ka mojego, tego starego złoma. Drukuj.
gdzie on tutaj się znajduje. To jest kopia pierwsza, chyba to będzie to. I drukowanie. No to zanim się wzbudzi, to chwilę pewnie potka. O, słuchajcie, idzie. Tam jest dokument przerwy. No tutaj też idzie to dość fajnie. Dlatego to przy okazji wyszło, że mogę to porównać. A dlaczego chciałem porównać? Nie z szybkością przyjmowania danych i szybkością druku, ale z jakością druku. I to jest to. I teraz mamy czarno na białe. Photosmart, który ma już około 14 lat, będzie mieć. Zobaczcie na ten czerwień. Nie? Zobaczmy teraz tak. Czarny. Jakość, zobaczcie. Moja żona jest bardzo niewyraźna, by musiała rutynoskopnik łyknąć z tego brodera. Ja w sumie też jakiś dziwny. A tu jestem bardziej wyrazisty. To jest stary HP. Broder T220. Stary HP. No trzeba przyznać, że różnica, słuchajcie moi drodzy, jest. Bardzo dziękuję za was watch time. Za wasz watch time. Widzicie, jak to wszystko wygląda. T220 szybko drukuje. Jakość jest do zweryfikowania. Napiszcie w komentarzu przede wszystkim, czy wam się podoba ta jakość. A stary HP Photosmart P, przepraszam, to jest Photosmart, tak, 5514 drukuje fantastycznie. Miłego dnia wam życzę. Printworld Sklep to była reklama. Dziękuję, dzięki. Cześć. Jeszcze raz. Broder. Stary HP. Jest różnica, nie?